najgłupsze pomysły ever. Odcinek ze mną i z prezesem, teraz! Boże! Co to za pomysł? Patrz. A! Ja w ogóle myślałam, że to sztuczne. To w nos, nie? Poszło. No. Jezu! W ogóle jeszcze mina tego dziecka. Dobra, tu widzimy jakiegoś gościa i już wiemy, że to będzie głupie, nie? A uderz w tą barierkę. Tak myślisz? Tak. O kurde! Ojoj. Przecież to można normalnie połasnąć żebra, nie? Ojoj. Czekaj, to jest... Co? Pingwin! A niby takie słodkie te pingwinki. Ale właśnie to jest najlepsze, że każdy tak mówi, że pingwinki są takie słodkie, a to są takie... To są te z Madagaskaru. To jest głupi pomysł. Fajne. To będzie fajne? No. Ciebie to bawi, prezes! No co? To jest mega głupi pomysł. Nie robiłaś nigdy tak? Bo ziomka ze zjeżdżali i robiliśmy takie coś na sankach. To widać, że to są tacy po prostu wujkowie na grillu, no, na wakacjach. No ale trochę odciągnąć tam w prawo. Tak, no dokładnie, jakby tak ciężar sobie na prawo dać, to by krzywdy nie było, ale... Albo przesunąć po prostu te zjeżdżalnie w prawo. O nie! Ej, dobra, ona się tylko wywaliła, ale wyobraź sobie, że są niektórzy, którzy jeszcze tak zostaną, albo majtki, wiesz, pójdą do góry, albo no, pękną spodnie. Ja miałam kolegę, który na WF-ie, jak tak skakał, to mu całe spodnie poszły. Serio, no. Spadną do wody. O! To było dziecko, myślałam, że to plecak. Ty myślałeś, że to jest plecak? No, myślałam, że to jest plecak. Ej, no, ale w sumie tak z daleka to może... Ja się nawet nie przyjrzałem. Ale kto tak nie chodził po takich bagnach? Co to się stało? Ale z czego ona? Z krzesła? Z krzesła! Co ona robiła? Ona... TikTok trend? Te, bo ona pewnie robiła tego TikToka. Jeszcze na deskę tak. Dobra, na deskę jeszcze nie było źle, to ale... To jest najgorzej. Jest najgorsze. Ja jestem ciekaw, co to jest to białe. To białe? Nie, to drugie. Które? To. To? Nie, to po prawo. Co? To? Nie, to w kasku. Prezes! Ale co ona... To są te filmy, że ktoś ci wysyła, ty oglądasz z zaciekawieniem i nagle coś ci wyskakuje na twarz. Dobra, tutaj mamy hamak. Ja jestem pewna, że zrobi fikołka. No. Fikołek, nie? Ale nie było tragiczne. To nie jest złe. To nie było tragiczne. Tu z kajakiem. Ja obstałem, że kajak to ciężka sprawa, więc pewnie przychyli tak. Mówiłam, że przykryje. Tak jest zawsze na kajakach. Zawsze. On jeszcze nie wpadł w uciek. O Boże, już telefon! Ale kto bierze na telefon na takie zabawy wodne? Nie, pewnie wziął. Dobra, dziewczynka na rowerku straci... O, co ona wpadła? Wpadła w koleżankę z rowerem. Nie w koleżankę, coś jeszcze. Wózek! To jest jak dziecko zostaje z ojcem na weekend. No, no. I... A mama jedzie do rodziców. Tak. Bohara. I mama prosi... Ej, kochanie, wyślij mi, jak nasza córka się bawi na rowerze. Padnie, na stówę. O nie! Zaczepiła się, ale... To jest najgorsze. Tak samo jak idziesz i masz jakąś bluzę czy coś i się o klamkę zahaczysz. No. To jest najgorsze. Ja tyle już rzeczy porwałam. Też porwałam Zepka bluzę. Tak, no, ale się nie przyznałam. O nie, to już wiadomo, że to jest głupie! To tak robi z drzewem! Czemu to drzewo w niego nie waluło? Prezes, nie wolno tak. To jest Dawid Pasieka, myślę, że to drzewo poleci w drugą stronę. Tu jest Dawid Pasieka, to? Dobra, mamy teraz trampoliny. Trampoliny to jest jedno z takich oszukanych rzeczy, które zrobią ci krzywdę. On będzie chciał wyjść i tak poleci tak na wprost pewnie. Tak myślisz? No. O nie, przewrócił się. Dobra. To jest jeszcze do wytrzymania. Tak, to jeszcze nie jest takie... O nie, basen. Ojoj. Miałeś tak kiedyś, że leżak ci się złożył, jak leżałeś? Chyba tak. O nie, jakaś zjeżdżalnia. To są najfajniejsze rzeczy, jak jest zjeżdżalnia. Złoto! Dobra, złamie się. A łapie, wszystko boli. Przewrócił się. To było takie... To jest git. To jest git, nie do przeżycia. Walnie i... Nie, co to jest takie luźne. Czy mu się piwo, czy tam... Monster. To jest Monster? No. Nie, ale to już było dobre, ja nie? Ja też tak kiedyś próbowałem, ale... Próbowałeś, no, tak? Ale się złożył. Co to jest? O matko! Ale ona zawaliła! Czemu ona ma konia, który jest krową? Czemu krową? Przecież on jest w ciapaty. Jeszcze raz, ja to jest krowy koń. Koń. To jest krowy koń. Oła! To jest jak trampolina? To jest takie kółko trampoliny? To jest stelaż. Ale w ogóle co autor miał na myśli? Co on chciał zrobić tym? On chciał to chyba tak wywalić, bo jak to jest ten, to ciężko przewrócić. Aha, to że ma w ten kilka sposób. Metrów, tak. No dobra, tylko że on to spadł, czekaj. Tutaj mamy parkour! Oh, he needs some milk! Nie, no to jest jeszcze takie do przeżycia. O nie! Jak zawaliłam buty, widziałeś to? Ja myślałam, że ona w lampę uderzy i się lampa zbije. Ej, ale to też by było dobre. Dobra, to mamy... To jest mały byczek. Nie, to jest mały byczek, nie? Ale on skręcił, on się wywalił. Ojej!
krzywda się stanie? Nic się tu nie stało. Tutaj jest git. Tu jest git, po prostu sobie skoczyli. Pewnie... Nie no, to było blisko klifów, to może tam było płytko. No pewnie tak. Ej, kogo ona ci przypomina? Nie wiem, a kogo to by? Werę w lokach. Werę? To no, jest Wera? Tylko trochę czerwona taka. Może troszkę jest podobna do Wery. Dostała nogą. Kochani, to nie jest nic takiego strasznego. To się dzieje raczej na co dzień. Gimnastyka jest ważna w życiu. Co to jest? Właśnie to w ogóle wygląda jak... To wygląda jak w H2O! A, spadł! Jeszcze przybił głową! Taka liana mała. Czy to są minikrosy? Co się stanie? On go potrąci. Chwila, jak to się stanęło? Potrącił go! Co on nie widział? Nie, ale to... Znaczy, z drugiej strony, ten gościu w ogóle tam nie powinien stać. To też fakt. Zawisnie? Czy kosz się przewróci? Kosz się przewróci! Nie no, ja myślałam, że kosz się przewróci! Rakieta. Tutaj śmietnik. Tak, rakieta. Tutaj, ja nie wiem, co autor miał na myśli, co on chciał tu zrobić, ale czy on pojedzie tak na ulicę? To jest fajne. Wyobraź sobie, że ktoś by tam jechał. Jak w kartony ta, jak ona miała? Hanka Mostowiak. No właśnie, jak w kartony, tylko że tu w szafkę. Dobra, przewrócą się na stówę. Kurde, złamały kosz na pranie. Myślałem, że w pralkę tam wpadnie. Hej. Ja też tak kiedyś miałam, jak były te psikadła do nosa. Ja kiedyś pomyliłam to i do oczów to wpsikałam. Ja kiedyś jak się perfumowałam, to miałam tak, że... No jako dziecko chciałam cała być poperfumowana, więc całe ciało perfumowałam. I nie wiem czemu, ale odruchowo też sobie psiknęłam do buzi. Perfumy, wiesz jakie to jest ohydne? Czy on wpadnie mu? Wpadnie mu? Czy nie? Czy co się stało? No on jechał na desce i przecież pomiędzy torami są wyrwy, żeby jak pociąg jedzie... Gdzie on miał deskę? Ja myślałam, że on biegnie. No, widzisz, a zatrzymała się, no. Bo między tymi torami są takie małe ten, żeby pociąg zmieścił koła. I on pewnie, on nie zahaczył. Dobra, czy to ptaszki zaatakują, czy co się dzieje? Mewy. Mewy. Najlepsze ptaki na świecie. Ale tym się nic nie stało. Czy co? Ej, no ale to nieładnie, bo te dzieci rzucały piaskiem, no. Nie wolno! Nie wolno atakować zwierzątek! O nie. Stary na rowerze. Stary na rowerze. Bez kitu, to jest taki stary na rowerze. To jest jak syn się uczy jeździć na jednym kole, nie? A star takie, dajcie nauczę. Ja ci to pokażę, synu. O nie. To widziałam. Co on miał w głowie? On myślał, że to, że poleci, nie wiem, kropelka nie, właśnie z tego to jest, basenu. To jest fajne. Biegnie, biegnie, przewróci się. Spadła. O nie. Kevin, to jest jak zostajesz sam z ojcem w domu. A po prostu sam w domu. Ojoj. To było mocne. No. Dobra, tutaj widać amerykańską szkołę. Co oni wymyślą? My też tak robiliśmy. Jest! Rzucanie się plecakami. My też tak robiliśmy. Tyle. No. Co wy robicie w tej szkole, prezes? Dobra, co tu będzie? Parkour. I się... O, ja nie wiem, jakie to jest uczucie, ale wyobrażam sobie, że... Dużo. To mogło być nieciekawe. Dobra, co tutaj? To też... Nie, to jest basen! O, fuj! Reżo, fuj i on mógł sobie kostkę wybić. W sensie... Jak można kość z kości ten, no wiem, tak wybić. Ja tak miałam robione. Mi na żywca to nastawiali. Kochani, ten odcinek to nie są się reakcje, tylko historie z prezesem! Dobra, no rzucił i co? Kto tak nie miał? Kto tak nie miał? Każdy tak miał, z piłką do kosza. Tutaj mamy melanż. On do zlewu wpadł. To był zlew? Ja... Tak, tak! Tak! Au, dupa boli. Ale ciebie śmieszą takie wypadki. Prezes, to kurna noc. Co ona myślała? Co ona myślała? O nie? Jeszcze ten hałak jego przykrył. Co to było? O, latawiec. Co się stanie? Co się stanie? Oberwał, oberwał. Te samoloty jak są takie drewniane, no, i się nimi rzuca, zawsze ktoś ja dostanie, bo nie umie złapać. Albo frisbee. Frisbee, no. Frisbee to parę razy dostałam w zęby. Dziomek przez to wykruszył dwa zęby z przodu. Dobra. Albo spadnie ze sceny. Tak, spadnie ze sceny? Nie, albo się wywali, bo będzie biegać i będzie grać rolę. To jest, kochani, kiedy chcesz się popisać przed rodzicami, że dostałaś jakiś dyplom na zakończenie roku, czy coś takiego, no nie? I specjalnie wymyślisz pod to jeszcze taniec. Tak, to jest ta jedna koleżanka w klasie. Kakanka, dobra. Watch out, watch out, watch out, watch out! Och, jak oberwała! Miałeś tak, że na przykład skakałaś na skakańce, już weszłaś w rytm i uderzyłaś sobie w nogi. W nogi bardzo boli, jeszcze jak masz gołe stopy. O Jezu! To tak jak idziesz i przez przypadek sobie uderzysz o no, coś tam małym palcem. O kurde, najgorsze uczucie jakie może być!